idąc teraz ulicą, słuchając tych słów, jesteś odpowiedzialny za decyzję. Właśnie teraz podejmujesz decyzję, co robisz ze słowami Ewangelii. Prawdziwej, pełnej Ewangelii, która jest głoszona w tym miejscu, teraz do ciebie. Jeżeli jesteś jedną z tych pięciu osób, które teraz, dzisiaj chcą oddać życie Jezusowi, prawdziwemu Jezusowi, nie wychudzonemu Aryjczykowi o niebieskich oczach, wiszącemu na pięknym, wybejcowanym krzyżu hollywoodzkich produkcji, nie temu z obrazka, ale prawdziwemu kozakowi z Nazaretu, który 2000 lat temu chodził po ziemi, doświadczył wszystkiego jak człowiek. Jak człowiek tylko jednej rzeczy nie doświadczył. Nigdy nie popełnił błędu. Nigdy nie popełnił grzechu. W przeciwieństwie do ciebie. Do ciebie i do ciebie. I kiedyś do mnie. Bo każdy człowiek rodzi się w grzechu. Każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą. A grzech to błąd. Ale przyszedł Jezus. Zaprezentował Boga. Zaprezentował Ojca, nigdy nie popełnił błędu i stał się doskonałą ofiarą za coś, co każdemu z nas się należy, za śmierć, bo zapłatą za błąd, pomimo tego, że nie chcesz tego robić, zapłatą za to jest śmierć. Ja ci coś powiem, możesz tak jak ja być obywatelem nieba już teraz. Wystarczy uwierzyć w to, że Jezus Chrystus, nie religia, nie kościół, nie ksiądz zapłacił cenę za twoje błędy. Uznaj swój błąd. Uznaj swoje życie za jeden wielki błąd. Za to, że żyjesz bez Boga. Jeżeli szukasz Boga, jeżeli szukasz prawdy, interesuje cię prawdziwe życie, to zatrzymaj się. Albo to zlekceważ. Cokolwiek zrobisz, masz odpowiedzialność za to, co teraz do ciebie mówię. Bo kiedyś staniesz przed Bogiem i będziesz zdawał sprawę z tego, co zrobiłeś, z tym, co ja mówię do ciebie. I każdy z nas, którzy głoszą Ewangelię, którzy pojednali się z Bogiem. Posłuchaj, 14 lat temu obserwowałem pół roku życie człowieka. Zainspirowało mnie to do tego, żeby zacząć zadawać sobie pytania, jak możliwa jest taka zmiana. Jak możliwa jest zmiana 50-letniego faceta, który był kawałem chama, zdradzał swoją żonę, a później stał się zupełnie kimś innym. Nie mogłem tego zrozumieć. Nie mogłem tego zrozumieć i zacząłem szukać Boga. I pewnego wieczoru w pokoju upadłem na kolana i ugiąłem się, ugiąłem swój kark przed tym Bogiem, który wymienił tamtego człowieka na kogoś nowego. I ja dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem Synem Bożym, dlatego, że wtedy w pokoju, kiedy upadłem na kolana, szczerze, nikt nie patrzył, nikt mnie nie obserwował, upadłem i powiedziałem, ratuj moje życie. Ja wierzę w to, wierzę w ten krzyż, wierzę w to wariactwo, że jakiś człowiek 2000 lat temu, który był wypełniony po brzegi Świętym Duchem, którego Bóg Ojciec nazwał, to jest mój Syn umiłowany, zaprezentuje prawdę i pójdzie na krzyż. I on, ten człowiek, posłuchaj teraz, zastanów się nad tym, co teraz powiem. Jezus wstał z martwych. Rozumiesz? Wstał z martwych. Wstał z martwych. Był trupem, ale wstał z martwych. Przez wiarę. I ja mam tego samego Jezusa w swoim duchu, który wstał z martwych. Byłem martwy. Byłem smutnym, nieszczęśliwym, pogubionym egocentrykiem. Ale ten Jezus, który wstał z martwych, on wzbudził mnie do życia. Żyjesz? Czy jesteś martwy? Czy jesteś zombie? Człowiek, który nie wybrał świadomie Jezusa, odwracając się wcześniej od swojego życia, jest trupem za tego życia i nie stanie przed
przed Bogiem jako syn, tylko jako winny grzechu. Bo jeżeli raz pomyślałeś źle o drugim człowieku, to jesteś winny śmierci. Jeżeli jara cię dupa jakiejś laski, to jesteś winny cudzołóstwa. Bóg patrzy na serce, religia patrzy na to ludzkie. Religia jest popieprzona. Każda religia nie ma nic wspólnego z Bogiem. To Jezus, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, sam Bóg przyszedł, aby cię uratować. On uratował mnie. Ja dzisiaj głoszę prawdę, że ty też możesz zostać uratowany teraz i stać się obywatelem nieba. Mieć życie wieczne. Gdzie idziesz, gdybyś dzisiaj umarł? Gdzie idziesz? Bo ja wiem, gdzie idę. Mam pewność zbawienia. Mam pewność. Poświadcza to mój duch. Mój odrodzony duch. Czy masz Ducha Świętego? Czy jesteś święty? Czy masz odwagę powiedzieć: jestem święty, znam Jezusa. Powiedz mi, jaki On jest. Czy chodzisz do kościoła? Jesteś religijnym człowiekiem? Sam sobie na to odpowiedz. Ale jeżeli szukasz prawdy, szukasz życia, to Jezus nazwał się: ja jestem prawdą! Ja jestem życiem! Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jeżeli uwierzysz w to, że Jezus umarł za twoje grzechy, przez wiarę przyjmiesz Jego ratunek. Nie ujrzysz śmierci na wieki. Diabeł będzie uciekał od ciebie. Zaczniesz prawdziwie żyć. Nie wiem, czy z tobą jest Bóg. Ja nie wiem. Wiem, że jest ze mną. Ja nie wiem. Ja wiem, że jest ze mną. Ja wiem, że jest ze mną. Bo jak ja go spotkałem, człowieku, jak ja spotkałem się z Bożym Synem, jak ja spotkałem się ze Świętym Duchem, to On pokazał mi, jaki jest mój stan. Jaki jest mój stan. Twoja samosprawiedliwość to jest brudna, śmierdząca szmata w oczach świętego Boga. Każdy człowiek, który próbuje się usprawiedliwić, nic nie znaczy. Jezus powiedział: przyjdzie Święty Duch i przekona cię o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. On mi pokazał prawdę na mój temat. Byłem zdruzgotany. Jak zawołałem do tego Ducha Świętego: przyjdź, pokaż mi prawdę. Pokazał mi. Płakałem kilka dni. Raz wyznałem swoje grzechy. Raz. Nie latam do księdza co tydzień z poczuciem winy. Ja nie mam poczucia winy. Jestem niewinny. Dlatego, że jej obciążający list duszny moich grzechów, mojej patologii, moich kłamstw, mojego udawania został przybity do krzyża. Czy w to wierzysz? Uwierz w Jezusa, a będziesz żył. Nie w religię, nie w księdza, nie w pastora, nie w jakieś wyobrażenie o Bogu. Szukaj Boga całym sercem. On powiedział: ktokolwiek pragnie, niech przyjdzie, a z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Tak jak z mojego, tak jak z każdej tutaj osób, która regularnie przychodzi i mówi do ciebie prawdę. Ale przyjdzie dzień, kiedy ta ziemia spłonie, kiedy staniesz przed Bogiem i zada ci pytanie: co zrobisz, co zrobiłeś ze słowami tego kolesia w białej kurtce teraz? Zapamiętaj to. To nie są żarty, to chodzi o życie.